poduszeczkę i będę miała na czym dzisiaj spać, widzowie. W końcu. No, ale nie można zapominać, że nasze... Jak masz na imię? Lila. Lia wygrała oczywiście te zawody. Jestem przerażona. Nie myślałam, że w ogóle będę musiała jeść ciasto bez rąk na kolanach. Miałam to ciasto wszędzie, miałam w zapchanym nosie. Miałam go wszędzie i mam nadzieję, że nikt tego nie udostępni. Czy ja nie wytrzymam, jak zobaczę z siebie, jak ja to jadłam, ale się opłacało. Na pewno. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście pierwszy raz w Polsce, proszę zobaczyć. Tak budują Polacy, a tak budują za granicą. Co by na tym stole nie zabrakło chleba, nie zabrakło chleba, nie zabrakło soli. Hej, byśmy zawsze żyli według Twojej woli. Hej, byśmy zawsze żyli według Twojej woli. Amen. Smacznego. To są bongosy. Nie jest to bęben, tylko bębenki. Nie jest afrykański, tylko kubański. Nie, normalnie gram na dżambie, a to kupiłem sobie jakiś czas temu. Jeszcze nie miałem czasu się nauczyć grać. Że nam się uda 18 razy podrzucić. Mam nadzieję, że trzeci raz rzędu nie dostanę długiem w twarzy. Dalej. 2, 1. Nie. Jeszcze. Ile? Który? 14. 4? To jest 14. 5. Mi się spało fantastycznie, w fantastycznym śpiworze, z fantastycznymi ludźmi, fantastyczne chrapanie, od którego się obudziłem. Niestety kończy się dzisiaj zjazd, jest niedziela, dla niektórych to początek zjazdów, dla niektórych to koniec, bo jest mamy koniec roku, jeszcze Sylwester, więc liczę, że i wy w najbliższym czasie za rok, mam nadzieję, bo ja mam nadzieję też również będę, zobaczymy się wkrótce. To była bardzo przytulna atmosfera, dobra integracja, fajnie było, pyszne jedzenie, dziękuję bardzo organizatorom. Pogoda za oknem nie dopisuje, ale tutaj ludzie robią pogodę. Naprawdę, zawsze jeździłem na te popularne zjazdy, jakieś tam Poznań i tak dalej, a o tych mniej popularnych mniej się mówi, ale tutaj dzieją się wielkie rzeczy. Razem przeżyliśmy bardzo dobry czas. Jak Bóg da, to do zobaczenia w przyszłym roku. Jeśli nie zadbamy o naszą młodzież, to co będzie za 10-20 lat w naszym kościele? Więc teraz mieliśmy ten piękny czas, zjazd młodzieżowy w Białymstoku. Postaraliśmy się od organizatorów, żeby wszystko było jak najlepsze. Dziękuję każdej osobie, która przyjechała na ten zjazd, że tyle czasu spędziliście w pociągu, w autobusie, w samochodach, żeby wspólnie tutaj uwielbić naszego Boga, porozmawiać na takie ważne tematy, jak wiarygodność. Zachęcam również każdą osobę w naszych zborach, żeby spojrzeliście na waszą młodzież i zrobiliście wszystko, żeby ona mogła czuć się w waszych zborach komfortowo i żeby chciała przychodzić i zostać w naszym kościele. Uwierzcie, tyle energii, pomysłów, zaangażowania jest tylko młodzieży. A do wszystkich młodych osób mam zachętę, prośby, informacje. Zapraszam was chociażby raz odwiedzić Białystok, przyjechać tutaj na zjazd jestem przekonany, że znajdziecie coś dla siebie i ten czas na pewno nie będzie stracony. Więc co? Do zobaczenia w przyszłości na zjeździe w Białymstoku.